Jak na początku trzeba było nosić piłki w młodej klasie, prawda? Teraz tutaj jest zawsze szczebel, później ktoś przychodzi młody i ktoś inny będzie nosił. Na razie ta rola przypada mi, muszę się z tym pogodzić, ale to jest przejściowe. O tym, że ja lecę do Antalii, dowiedziałem się kilka praktycznie chwil, można powiedzieć. Przed samym wylotem zadzwonił do mnie trener młodej ekstraklasy Marcin Muszyński. I tak się dowiedziałem właśnie, że lecę. Miałem bardzo mało czasu, żeby się przygotować do tego, ale jakoś się udało i jest w porządku. Bardzo się cieszę z tego, że jestem tu, gdzie jestem. Kontakty są bardzo dobre, są bardzo dobrymi kolegami i rywalizacja jest też super, wszystko jest w porządku, atmosfera w ogóle w drużynie jest bardzo dobra. Także jestem zadowolony z tego pod tym względem i ogólnie z treningów też. Myślę, że treningi, jeśli chodzi o sam charakter, nie różnią się zbyt tak dużo, tylko po prostu intensywność i ciężar tych treningów jest dużo większy i ciężej znoszę te obciążenia, które trener Dovhaň nakłada na zawodników. Czy ciężko powiedzieć, praca jest na pewno wykonywana którą wykonuję, jest bardzo ciężka, ale na pewno chciałem i jeśli bym nie chciał, to na pewno bym nie osiągnął tego, gdzie jestem na razie. Chciałbym tutaj przede wszystkim przebić się do tej szerokiej kadry, w ogóle pierwszej drużyny i poprawiać cały czas swoje umiejętności pod okiem trenera Dovhaňa. W piłce jest tak, że w każdej minucie, w każdej sekundzie zmienia się wszystko i można być pierwszym, tak jak i w ogóle nie być tu, gdzie jestem. Na razie jeszcze trzeba pracować na to. Był ogłoszony nabór do Młodych Wilków. Przyjechałem na testy. Kilka razy się pokazałem. Później zostałem zaproszony właśnie już na obóz, pierwszy z Młodymi Wilkami. Pojechałem, zaprezentowałem się w miarę dobrze. Dostałem jakiś tam kredyt zaufania, bo prawda, nie było najlepiej na początku. I tak to się okazało, że jestem. Na pewno było ciężko na początku w ogóle się zaklimatyzować. I zawsze właśnie miałem przed sobą zawodnika, konkurenta, który musiałem właśnie rywalizować i dążyć do tego, żeby mu dorównać. I dzięki temu myślę też, że zacząłem się szybciej rozwijać, bo miałem cel, żeby na początku dogonić Czarka, później Kubę to cały czas mam przed sobą cel i tak dalej, żeby doganiać i poprawiać swoje umiejętności, być po prostu lepszy. Każdy ma taki cel, myślę, przed sobą i nie będę tego ukrywał. Tak było, prawda, miałem trochę problemów w nauce, tak jak mieszka się w internacie, troszeczkę się nie chce, troszeczkę to są inne zainteresowania, ale rok sobie odpuściłem, później za rok przystąpiłem do matury, jak udało się po prostu. Może nie są zadowalające te wyniki, jakie osiągnąłem, ale matura jest zrobiona, teraz studiuję i jest wszystko na dobrej drodze. Bardzo wspominam ich bardzo pozytywnie, stworzyliśmy naprawdę fajną, zgraną ekipę. Szczególnie tych z internatów, chociaż później już z tych z Warszawy i tak dalej, ale w internacie naprawdę mieliśmy fajną ekipę zgraną i można było na siebie liczyć pod każdym względem. Na taki debiut to każdy czeka. Ciężko powiedzieć, to już zależy od trenerów. Ja robię wszystko, by po prostu zostać tutaj i móc się rozwijać dalej i pracować. Na sukces, jakiś cel, który sobie tam założyłem i myślę, że będzie wszystko dobrze.